Witam was serdecznie w codziennym dzieleniu. Na samym początku chciałbym przeprosić wszystkich, którzy oczekiwali na codzienne dzielenia w ubiegłym tygodniu. Z różnych przyczyn to codzienne dzielenie nie ukazało się na moim kanale ani na kanale SMS z nieba. Wynikało to z różnych obowiązków, może też mojego trochę zaniedbania, ale wracamy. Wracamy do codziennego dzielenia, tym bardziej, że przed nami piękne dni. Święta. Może ten czas milczenia mojego służył też dla wielu z Was takiemu osobistemu wejściu w Słowo Boże, które jest jakże głębokie, już bez mojej, moich wskazówek. No ale wiem, że też dla niektórych te wskazówki są cenne. Dziękuję Wam za komentarze, miłe i za podziękowania, yy, za to, że czasami nawet spotykając mnie gdzieś yy, mówicie, że yy, dziękujecie za to dzielenie słowem. I dzisiaj mamy Ewangelię o jednym z najpiękniejszych hymnów, Magnifikat. Ten hymn wielokrotnie w swoim życiu czytałem, nawet odśpiewywałem w różnych parafrazach, w różnych wersjach muzycznych. Ten hymn jest wielkim uwielbieniem. Jeżeli byśmy mieli wskazać takie uwielbienie, powiem tak. Czyste uwielbienie, sztandarowe, wzorcowe uwielbienie z Biblii, to bezbłędnie moglibyśmy wskazać po prostu magnifikat Maryi, który wyśpiewuje przy Elżbiecie w trakcie nawiedzenia. Yy, Stajmy przez chwilę w takiej. Yy, stawmy się trochę, jakby w yy, pozycji Maryi. Maryja z wielo, pewnie z wieloma ma wiele pytań, tak? Maryja, która nosi pod sercem syna Jezusa. Maryja, która do końca może nie jest w stanie ludzkim rozumem zgłębić tajemnic, o których mówił anioł. Maryja, która no pewnie też fizycznie cierpi jako kobieta brzemienna. Maryja, która jest po, drugi, po długiej wędrówce, ponad 100 kilometrów bodajże z Nazaretu do Ayn Karem. No i Maryja, która... Być może myśli sobie, co powie Józef później, kiedy spotka się z Józefem, bo prawdopodobnie miało to miejsce wyśpiewanie tego magnifikatu jeszcze przed tym, jak Józef dowiedział się o tym, że Maryja jest w stanie błogosławionym. A więc Maryja, która ma niezbyt ciekawą sytuację. I ta Maryja właśnie wyśpiewuje najpiękniejszy hymn. Jest to fenomenalne. Można by powiedzieć, No, to jest Maryja. Ona jest w stanie, a ja? Każdy z nas ma wiele pytań, każdy ma różne trudności i każdy przeżywa w swoim życiu jakąś drogę pod górkę. Ale nikt z nas nie jest zwolniony od uwielbienia. Nawet jeżeli masz przez swoje zaciśnięte zęby powiedzieć, Wielbi dusza moja pana, to rób to. Nawet jeżeli ogrom pracy, który jest teraz przed świętami, cię przygniata, zacznij po prostu mówić krótkie słowa uwielbienia, które mogą cię podnieść na duchu. Ja miałem ostatnio taką sytuację, że w obliczu różnych zajęć miałem takie poczucie gniewu w sobie, takie nerwy, że nie jest po mojej myśli, że jadę w nowe miejsce, w sensie w, na kolejną posługę. I jestem zdenerwowany, że mam pewne zaniedbania, że coś nie dopilnowałem, że nie wiem, jest jakiś problem. Nagle. Yy... I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy wszedłem w modlitwę i w posługę, to wszystko nagle puściło. Ponieważ yy, modląc się nad kimś, doświadczyłem coś takiego, że. Yy... Doświadczyłem radości ze słowa, które wypowiadałem, słowa poznania pod czyimś adresem, a ono toczyło się tak naprawdę też mnie. Później byłem tego samego dnia na Eucharystii, kiedy już doświadczyłem takiego pokoju po tej posłudze wstawienniczej, a później miałem wieczór taki związany z warsztatem uwielbienia dla jednej z grup. I w czasie tej modlitwy doświadczyłem coś takiego, że nagle się w tej atmosferze, tej duchowej atmosferze, wiele zmienia, także w moim sercu. Miałem obraz takiej, że jesteśmy takimi gąbkami, suchymi gąbkami, które przesiąkają żywą wodą, którą Jezus udziela, Duchem Świętym. Yy. I o ile trudniej mi było, mi było w tym, może, rozczarowaniu, gniewie, frustracji powiedzieć: Wielbi dusza moja Pana, to później było mi dane doświadczyć takiej błogości i pokoju, i łatwiej mi było wejść w uwielbienie. Ale musiałem przejść ten proces takiego, takie zmiany, szybkie zmiany myślenia. I wiem, że, wierzę, że to jest też łaska, że ta łaska jest nam udzielana. Jeżeli chodzisz, jeżeli wchodzisz w swoje zadanie, jeżeli wchodzisz w swoją posługę i pełnisz to z radością, to łatwiej ci będzie wejść w uwielbienie. Jest to taka swoista łaska stanu. Wierzę, że Maryja, która miała wiele trudności, była w stanie też wyśpiewać ten magnifikat, dlatego że y, poszła. Za obietnicami Bożymi i poszła po prostu w to, do czego została powołana w tym momencie, żeby pójść do Elżbiety, żeby nosić pod swoim sercem Jezusa i yy, może jakby te wszystkie pytania i te trudności, które Maryja wtedy miała, odeszły na drugi plan, dlatego że ważniejsze było dla niej tu i teraz. Tu i teraz. I to jest chyba największy problem, który mamy, gdy chodzi w ogóle o wejście w uwielbienie. Że my zastanawiamy się nad tym, co było, co będzie, zadajemy sobie mnóstwo pytań dotyczących tego, co się, tego mleka, które się wylało i nie jesteśmy w stanie już tego opanować, albo jesteśmy, mamy masę pytań i masę lęku związanego, yy, związanych z przyszłością, a nie zatrzymujemy się na tu i teraz. Na zasadzie, Panie, jestem w takim miejscu, dziękuję Ci, że doprowadziłeś mnie do tego miejsca. Wierzę, że jestem z Tobą, więc nie muszę się lękać przyszłości. Dlatego chcę Cię po prostu teraz w tym momencie uwielbić. Tu i teraz. Dlatego yy, wejdźmy dzisiaj w uwielbienie może zaśpiewaj dzisiaj magnifikat. Może odtwórz sobie z Internetu jakąś wersję magnifikatu, którą wyśpiewasz razem z zespołem, a może po prostu przeczytaj, otwórz Ewangelię Łukasza i odczytaj magnifikat powoli. Ze skupieniem, z modlitwą, i to będzie najpiękniejsza Twoja modlitwa przed tymi świętami Bożego Narodzenia, ponieważ będzie wynikała z Twojego tu i teraz, z Twoich pytań o atmosferę świąteczną przy stole, z Twoich y, lęków dotyczących przyszłości, ponieważ nie wiesz, jak będzie wyglądała kwestia finansowa w nowym roku Twoim. Może i stoisz przed wieloma zadaniami, prostymi, ale też trudnymi. Ostatnie zakupy prezentów, przygotowania w kuchni, i stoisz przed tym wszystkim. Masz to wyłożone, jakby na stole, i mówisz sobie: Ja tego nie ogarniam. To tu i teraz w tej sytuacji powiedz: Panie, dziękuję Ci, że doprowadziłeś mnie do tego miejsca. Powierzam Ci przyszłość, nie chcę się nią zajmować. Liczy się dla mnie tu i teraz. I te zadania, które mam dzisiaj do zrobienia. I chcecie w tym uwielbić, i mówisz: Wielbi dusza moja, Pana. Dlatego nie proponuję Wam dzisiaj, może jakiegoś aktu strzelistego, tylko wejdź w ten magnifikat. Módl się tym magnifikatem. Pomyśl o Maryi, która rzeczywiście była tu i teraz u Elżbiety i wyśpiewała pochwałę Stwórcy. Yy, a w komentarzu, jeśli chcesz, to. Yy, Napisz jakiś taki krótki magnifikat, taki Twój z serca. Uwielbi Boga w dziełach, które dla Ciebie zrobił, tak jak Maryja. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Jakie wielkie rzeczy uczynił dla Ciebie Bóg? Tu i teraz. Duchu Święty, dzięki Ci za te postawy Maryi. Cieszę się, że dajesz nam ją jako wzór. I pozwól nam, abyśmy w, naszym, w naszej obecnej rzeczywistości stanęli i powiedzieli: Duchu Święty chcecie uwielbić razem z Marią. Bądź uwielbiony w tym wszystkim, z czego doświadczamy teraz, w tym czasie przedświątecznym, i daj nam pokój serca, który wynika z wejścia w uwielbienie. Objaw nam owoc uwielbienia, jakim jest pokój i radość. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Dziękuję Wam za dziś, do zobaczenia w kolejnych codziennych dzieleniach. Mam nadzieję, że już teraz systematycznie i regularnie niech Bóg Was błogosławi w tym czasie. Trzymajmy się Jezusa z Panem Bogiem.